Idziemy, jedziemy. O. Do mechanika, a co? Jeszcze jakieś pytania? Wadkoło. Imię, nazwisko. Frank Cabaneira. Ty jesteś poszukiwany, skurde. Idziesz pierdzieć w pasiak. To co za strzał na szpitalu? Zostaw go, zostaw go! Tak jest. Ręce do góry, ręce do góry! Jesteś aresztowany. Idę stąd. Dobra, koleżanko w czerwonych włosach. To tam. Kierujesz odsunie się pan. Tak jest. Bo jak ma zostać ktoś pierwszy od to będziesz to ty, siadaj. Gang Unique do wszystkich jednostek, w momencie kiedy zakończycie swoje czynności, prosimy się udać na komendę, będziemy mieli konwój. 14 funkcjonariuszy, broń długa, wszystko co się tylko da, no. Generalnie mamy konwój osoby, która ma 950 miesięcy, więc bierzemy jednostki opancerzone SWAT. Każdy wsiada do jednostki, zatrzymany jedzie między nami. Wszyscy mamy autoryzację na SWAT, na kamizelkę, na zapasową kamizelkę, broń długą oraz amunicję do niej. Mamy samochodów 6, bo to się składa idealnie. Mamy po 2 osoby na każdy pojazd. Zaczynamy konwój. Problem, nie? U żadnego z nich nie widzę żadnej gotówki. Nic co mogli wyciąć z banku. Znaleźliście jakieś diamenty, coś rekwirowaliście? Złoto, tylko sztaby? A co jeśli zostawili w zbudowanym pojeździe swój łup? No właśnie, ja się zastanawiam, gdzie jest ten pojazd i w jaki sposób został tam usunięty. Może Hania go usunął. Przyjechał i zabrał. Ale nie ma tam byliśmy w tej wodzie, nie ma tam żadnego samochodu, rozumiesz? Ich było 5, nie? Tak, 2 uciekło. No to może tamtych 2, nie? Wzięło. Może ale ta karkara w wodzie leżała w połowie. To raczej wątpię. Wiem, że a może torba nie spadła podczas pływania i spadł łup na samo dno. No to mamy 2 na szpital i 1 nie. No to tak, zabieracie ich i transportujecie na szpital. Za wami leci śmigłowiec policyjny, 4 funkcjonariuszy. A z tym jednym, no to ruszamy w drogę na komendę. Czy można zabrać tego policjanta, który leżysz ty na deskę? Co ty robisz? Potrzebujesz pomocy? Jedziesz do szpitala? Nie, wentyluj się. To wentyluj się w aucie, a nie... Dupa mnie boli, zesrałem się prawie. No widać. Witam. Halo. Zatrzymany jesteś. Domyślam się. Masz prawo zachować milczenie. Mam swoje prawa. Wszystko co od tej pory powiesz będzie użyte przeciwko tobie w sądzie bądź za komendzie. Masz prawo do telefonu, ilość połączeń jest nieograniczona, czas to 10 minut. Dobra, szybka piła. Konwój czy ekspres? Nie no, ekspres. No kur... co? Naprawdę? No. Aha, super jesteś. Niszczyciel zabawy uśmiechów dzieci. Dol się myślałeś, że co, że będziemy siedzieć jak ten konwój. Weź tak konwój. Myślałem, taki gangster. Jesteś w... Dobra, konwój czy ekspres? Nie, muszę zadzwonić do taty. No, zadzwoń, no. Zapytam się, co mi chcesz powiem. Teraz zadzwonić już? No. Dzięki, suba. Dobra, taki. Imię, nazwisko. Moje czy twoje? Twoje. Frank Cabaneira. Cabanero? Cabaneira. Cabanero! Jedziemy. O. Do mechanika, a co? Jeszcze jakieś pytania? Wpadkoło. Nie moja wina, że wypadło. Tak zajebiście się po fraudzie jechało, człowieku, że aż... Mówię, dobra, dalej, co tam będziesz pewnie. No. Jakby ta dwójka teraz gdzieś była zaczajona i polowała na to, jak będziemy jechali z kimś. Koniec świata. Jeszcze brakuje, żebym się źle poczuł, stary. Słyszałem, że to bardzo często u ciebie. No ojej. Jak w tapicerkę przy No. Frank Cabanera? No. Ty jesteś poszukiwany, za co niby? No, za jubilera idziesz siedzieć. Którego raz dwa niby? Wyrok dostajesz dzisiaj. Za jakiego jubilera? No, Heinel Gitz ci napisał. Ciekawe. 12.01 idziesz pierdzieć w pasiak. O Jezus. 380 miesięcy, 1 300 000. Ile? No. To ty nie wiedziałeś, jak pisze, że to jest na Pacyfika? Na Pacyfika z bomby jest. Namówili mnie. Fajną miałeś tą broń z tłumikiem, nie? Następnym razem chociaż daj ludziom wysiąść. Tutaj go dawaj. Zadość, śmigła. Siada. No, zajebiście, zapinam ci pas. Ostatnio jak dałem Lizandowi szansę, to do mnie zadał z auta, więc chciałem ryzykować, nie? Aha, bo wszyscy są jednakowi i wszyscy są DDZami. Praktycznie każdy zaraz zawsze, no nie. No, my liczyliśmy na to, że raczej będzie się dalej jechać, no ale małe jaja. Widziałeś, jaki mamy śmigłowiec szybki? Bardzo ładny. Nie to co kara. 350 na godzinę czy? Bardzo ładnie. Nawet 400 mi się wydaje, no że... No nie, ta helka to bym spalił 10 razy. No właśnie po to jest helka, nie? O, niestety. A co wy myślisz, że robisz z Pacyfika, co będzie co? Maze Bank? Nie, no ja tak nie myślałem. Nigdy Maze Banku nie robiłem. Czyli od razu wjechałeś po grubości, tak?
No, no, serio. Dobra. No, dzwonię po twojego ojca, matka jutro przychodzi do mnie na komendę. Po co? No jak po co, gdybyś już tłumaczył. Miałeś być ministrantem, człowieku. Kim jesteś, geeki? Ja jestem ministrantem. A, dobra. Igulon, podchodzimy do lądowania komenda Mission Room. Do jedynki! To co za strzał na szpitalu? To oddaj jednego chociaż. Dobra, teraz słuchaj. Kto was zaatakował? Ośmiu rannych, Balasi. Balasi was zaatakowali pod szpitalem, żeby odbić ich spod tego? Szpitalu. Jest coś i co, już wyszli? A w ogóle mnie zakuli przez przypadek. Jest w końcu jakiś pełno sprytny policjant. Witam pana. Może mnie pan rozpuść, bo tamten kajdan pobił. Dobra, chuj. Dobra, co on chce, ekspres, czy co? To telefon. Damy ci telefon i będziemy stąd jechali. Ja nie mam, bo się zamoczył. Ja też nie mam. No, nie ma telefonu. No to musisz czekać, my jedziemy po twoich kolegów. Chyba, dobra, dobra, poczekam. Nie no, poczekam dawaj. Po kolegu. Masz fajkę? Zajaram sobie. Masz jedną. Potrzebne wsparcie. Jedziemy. Kurwa, Mareczku, co ty masz za bolid? Aha, pewnie z tego. Nie, Tadeusza. Tadeusz, jaki masz numer oznaki? 167. Jednak nie jego. Dobra. Obstawiam. Oddalić się, oj kochana. Do środka. Ja tylko wyjdę. Kulera, jeszcze mnie nas rozstrzelali. Nie wiem. Ej, idę! Mirek, ty zobaczysz przez szybkę. Puść mnie! Nie wiedziałem, że to do mnie, puszczaj. Dobra, wszystkie osoby postronne. Tacy jak cywile, lekarze. No pan mnie wypuść, k***a. Znaczy może nie lekarze, cywile wszyscy opuścić salę. Oczywiście, chodź na mnie. Dobra, zabieram panu wszystkie niebezpieczne. Ty też opuszczasz salę. Biały garnitur. Jazda. Tak jest. Pyrtek. Weźmy pyrtek. Ten pyrtek był przykuty do łóżka. Zostaw go. Dobra. Dobra, mam go, spokojnie. Ubezpieczam. Co się stało? Puść go. Zostaw go. Tak jest. Ręce do góry. Nie mogę wziąć kolegi. No idę sobie, no. Puść się. Jesteś aresztowany. Idę są. Na sprawę za nawalniczenie. Ale poczekajcie, mam pytanie, poczekajcie. Do telefonu, do jedzenia i picia. Wszystko co powiesz może i będzie nie widzę cię, rozumiesz? Muszę uderzyć głową w ścianę, bo nic nie widzę. Ale ty nie rozumiesz. Ja znowu tego małolata zawinęli, patrzcie. Już widzisz. Nie widzę cię. No zaraz zobaczysz. Znowu go zawinęli. Ciężko było wziąć pod uwagę twoją obecność, jak ciebie nie ma. Wiesz co, to jest mój problem. No wiem. Ja jestem chyba naćpany. Oni mi podali jakieś grzybki. Mareczku, jeden wychodzi tutaj, osoba postronna. Pomocy. Mogą mi zrobić płukanie żołądka? Jesteś aresztowany, więc teraz już sobie możesz korzystać z pomocy medycznej. Aha, jestem aresztowany! Tak. To kpina jest! Dokładnie. Przykuwam się do łóżka. Heinel, liczę, że teraz tutaj zarządzisz tym tak, żeby nikt nie spi***ł. Jadę po autobus. Autobus na miejscu. Będę podjeżdżał tyłem. Od tylnej strony. Dobra, wyprowadzę ci już dwóch ci wyprowadzę. Ilu mamy? Wszystkich. Okay. Pacyfika 3. Dobra, mamy z Pacyfika 3 i chyba 4 balasów. Tak. Co się tam wydarzyło? No przyszli, przeszkadzali, w czasie jakiś pyrtek nam przeszkadzał, przyszli się za nim stawić, mówię mu stań pod ścianą, mówię chciałem z nim porozmawiać, k***a, wyciągnęli pistolety, zaczęła się jadka, usiłowanie i pistolet. Okej, dawaj ich tam, wpadł autobus. Nic więcej, zoperowani byli, chirurg światowej klasy przyszedł. Dobra, ty od tych Pacyfika mamy dowody w razie czego pobrane? Tak. Czyli wiemy kto był dokładnie, dobra. Dobra, koleżanko w czerwonych włosach. Co tam? Kierujesz odsunie autobusem. Się pan. Nie chciałbym oddać. Tak jest. A jak ma zostać ktoś pierwszy od pierwszy, to będziesz to ty, siadaj. Kamil nie zaguli w kajdanki, dawaj tu! Dobra, jeżeli wszystkie jednostki są gotowe, możemy rozpoczynać. Przecież sobie 101 informuje 80 na godzinę w mieście. Przypominam, mam prawo na najszybsze na komendę miejską. 80 oczywiście. 172 przyjmuję U4. C1 dostosuje prędkość do autobusu. W prawo mi tą karakarą. Gdzie? Do zera. Most, uwaga. Tak to prawda, są na moście. Jeden down za Lamborghini. Dalej most. Uważajcie na moście, cały czas jeden. Z dwóch aspektów, jest tutaj koło gargary. Biały NTT, odjeżdża z mostu.
Leżało na dole strzałkę. Tak jest, koło karakary dwóch postrzelonych. Jeden za pomarańczowym Lamborghini, ten na biało ubrany. Ty strzela? Białe entity na 20, spadło na dół. Białe entity ucieka. Nasz rynek znany jest 20 pozostałych kapotników. Ad, tak? All down. Dobra. Brak informacji, jeden down z białego entity. To już ostatni raczej. Jeden również jest down. Trzech z białego. Trzech down z karakary. Również jest down z Lamborghini pomarańczowego. Czyli mamy bramę. Chyba wszystko z tego co widziałem, co tam podjeżdżało. Zbieramy naszych. Odjedźcie! Raz! Odjeżdżacie. To my! Ale to my! Przecież to my! Odjedźcie! To my! To my! 3 sekundy odjeżdżacie! To my! Zaraz się zrobię. Dobra, i teraz tak. Masz na zatrzymanie. Jednostki, które są tutaj... Ale zdjęcia by się przydały jeszcze ich, bo nie musimy rozróżniać ich wizerunek. No to zróbcie zdjęcia, na spokojnie. To chyba masz dowód. Teraz tak, ja mamy kolejnych rannych, którzy odbijali. Więc tych przetransportujemy na początek na komendę. Zostanie tam dwóch funkcjonariuszy w momencie, kiedy wsadzimy ich wszystkich do celi. I dopiero tych będziemy transportowali na szpital. Tak, żebyśmy mogli być jednostkami zdolni w razie czego reagować na jakiekolwiek odbicia tej strony, ewentualnie tej strony. Więc tak, ta grupa tych ludzi ląduje do autobusu medycznego, tak? Jedziemy z nimi na początek na szpital, dowieź ich i oni czekają zamknięci w tym autobusie na terenie szpitala do momentu, aż my z tamtymi dojedziemy, wsadzimy ich do celi, zostawimy tam dwóch funkcjonariuszy i wrócimy do tych, żeby tych przetransportować. A tamtymi się w międzyczasie zajmie dwójka funkcjonariuszy, żeby to szybko jak najłatwiej przeszło. Okej? Okej. Także tak, panowie lekarze, w miarę możliwości szybko ogarnąć, żeby ich w autobusu. Funkcjonariusze, przygotować radiowozy do wyjazdu. Ja pojadę autobusem. Ja też autobusem. No i tak, ruszamy, żeby to nie trwało. Ja wpadam, panie SV. A? Ja muszę tego szybko na szpital wlecieć. Spokojnie, przeżyję. No nie. Trzymaj go pod reanimacją. Nie będziemy... Zaraz się zatamuję. Dziecko myśli, że dla ciebie będziemy teraz 20 osób wszystkich olewali, bo ty jesteś najważniejszy. Było nie być gangsterem. Trzymajcie go w karetce przy życiu i tyle. No to... Panie mandasz. Dobra. Bo ja mam jednego u siebie. Kim mam jechać? Czy wszyscy są już w autobusach? Weź sobie karakarę. Ja wezmę ten. Tak stoją i ładujesz się do karakary policyjnej i jedziemy na szpital wszyscy. Tak jeszcze? Dobra, do wszystkich jednostek. Kierunek szpital. Czekamy, aż najpierw jadą służby medyczne, później jedziemy my jako Los Santos Police Department. I tak. Dwóch funkcjonariuszy jedzie na komendę ogarnąć ten Saigon z tymi ludźmi, więc ja i Heinel pojedziemy na komendę, reszta zostanie na szpitalu w celu ogarnięcia pozostałych postrzelonych tutaj odbijających. Dobra. Ja na wakacje. Twarzą do ściany. Pod ściany. Czagra konogi. Dobra, nie masz dowodu. Ściągam ci odciski palców, wkładam do tableta, skanuję. Każdy ruch mężczyzn jest mi jako atrem. Dobra, William, słuchaj, twoje zarzuty, nie? Usiłowanie zabójstwa, funkcjonariusza i posiadanie broni. Więcej nie będziemy kombinować. Ekspresem rozumiem, że chcesz. Staramy się was szybko ogarnąć, ale no niestety nie jesteśmy w stanie, nie? Dobra, to tak, chodzi ci 35 miesięcy, 10500, skracamy ci do 15 miesięcy, kara zostaje taka jaka jest. Jasne. Taki tak? Pomocny. No. Super, fajnie, ja że taki ktoś lubi. Dobra, ty? Za co? Proszę, ty Pacyfik, nie? Ekspres konwój? Ekspres, dobra. Jeszcze potrzebne wsparcie na celach. Imię, nazwisko? Frank Cabaneiro. Frank Cabaneiro. Frank Cabaneiro. Konwój jest 100 miesięcy. Zgłasza. Mam zatrzymanego, który chce konwój. Ma uwaga, 932 miesiące. No to w ostatniej kolejności powiedz, że się nim zajmiesz. Niech dobra. Szefie, my nie możemy zniszczyć wyroku bez adwokatów, nie? Tak? Was, jeżeli długo już z nami siedzą, zniszcie im. Ale to jest ten Pacyfik. On chce więcej kasy mniej miesięcy. No to zabierz mu pieniądze. Tylko sprawdź, czy nie ma numer, czy ma minus na koncie. Zadzwoń do skarbówki, jak ma minus na koncie, to go... Nie ma minusu. Nie ma minusu, a moja no, mama to tak, daj mu stary, tak, daj mu 30 miesięcy i 2 miliony. O, pasuje. Dobra, 2,5, bo on pasuje, wiesz co chodzi. Jakby jęczał, to luz, 2,5. No to 2,5 może być. Dobra, 3 daj mu, 3 daj. Daj mu 3. Dobra, 3 miliony, ale mniej miesięcy jeszcze. 3 miliony, 25 miesięcy, stary. Dobra. 3 bańki z serwera, tak. Dobra, jeszcze raz się tu ogarniamy. Heinel, te są z odbicia? Tak, ekspresja, ta idiota. Dobra, dawaj, daj.
Gang Unique do wszystkich jednostek, w momencie kiedy zakończycie swoje czynności, prosimy się udać na komendę, będziemy mieli konwój. 14 funkcjonariuszy, broń długa, wszystko co się tylko da, no. Mamy 10 osób zatrzymanych. No właśnie, wysłałem wam wsparcie do pomocy. No spokojnie, zaraz to będziecie ogarniali. Luz, luz. Wszystkie jednostki, które będą brały udział w konwoju, mają autoryzację na SUD, ale w pierwszej kolejności jedziecie na 10-20 funkcjonariuszy, którzy są w centrum, oni mają 10 postrzelonych, pomagacie im. Jedź na wsparcie, my tu zostajemy. Dobra, teraz tak, stop. Nie prowadzicie ich do małych celi, wszystkich do dużej i po kolei rozdzielacie sobie na cele, ogarniacie, wysyłacie w ten sposób. Wszystkich je do jednej dużej, nie odkuwacie ich, wyjdź z tej celi małej, nie ma tutaj chodzenia w kolejce, wszystko tutaj. Dobra, czy ktoś z was chce konwój? Nie, bo my za... Czyli wszyscy ekspresem będziemy, czy tutaj... W ogóle nie ma zatrzymania. Pan sugeruje, że będą rakiety na konwój i strzelały. Dobra, zaraz funkcjonariusze, którzy się z nami zajmowali, przyjdą, wyjaśnią sobie tę sytuację. No, generalnie to tak, jak jest kod 8, to każdy powinien w tym momencie ruszyć i iść na kod 8, bo później bardzo długo nam schodzi to na celach i nie wygląda to tak, że robimy wszystko bardzo sprawnie, zgrabnie. Wszyscy już idą. I tyle. Mówisz gościowi na celi, dobra, mamy kod 8, zrobimy go w 5 minut dosłownie, bo to ma być szybka reorganizacja, tu nie ma być p***ania 3 dni, tylko szybka reorganizacja jednostek i wróci do swoich czynności, to ma k***a iść jak maszyna, pyk i tyle, nie? Dobra, czy na celi zostały jeszcze dwie jednostki, rozumiem, tak? Dobra, im przekażemy resztę. Generalnie mamy konwój osoby, która ma 950 miesięcy, więc bierzemy jednostki opancerzone SWAT, każdy wsiada do jednostki, zatrzymany jedzie między nami. Wszyscy mamy autoryzację na SWAT, na kamizelkę, na zapasową kamizelkę, broń długą oraz amunicję do niej. W momencie, kiedy będzie odbijanie konwoju, zatrzymujemy się w sposób taki, żeby znaleźć sobie jak najlepszą osłonę, nie rozdzielając się przy tym. Dlatego szukamy jej w okolicy naszych kolegów, ewentualnie czekamy w radiowozie, jak to Heinel często ma w zwyczaju. Mamy być po prostu sprytni. I teraz tak, te dwie osoby, które są na celi, szybko się nimi zajmujemy, bierzemy zatrzymanego, prowadzimy tutaj na parking, którym wyjeżdżamy przeważnie z komendy i jedziemy, nie ma zbędnego nie będziemy tego zbędnie przedłużać, to ma być szybki konwój, szybka organizacja teraz, od tego momentu, bo on tu już siedzi pół godziny jak nie godzinę, jak my zaraz nie ruszymy, on powie, że chce ekspres i całe nasze przygotowanie pójdzie się a nie na tym też nam zależy, żeby się każdy to trwa za długo. Koniec kodu 8, wszyscy idziemy, zabieramy się za rzeczy. Jedna osoba jest tutaj odpowiedzialna w tym momencie za rozdzielenie kierowców z jezdnią Heinel. Reszta jednostek do cel i transportujemy zatrzymanego za chwilę do radiowozu. Heinel, wybierasz sobie czterech kierowców i liczysz, ile nas jest tutaj? Dobra, ile może jechać? Dobra, pięciu kierowców, żebyśmy się wszyscy zmieścili. Wszyscy mogą jechać, 14 jednostek jest na tej procedurze. Dobra, on jest gotowy, rozumiem, tak? Tak jest, szef. No to teraz zabrany. Będę grzeczny. Tak, zniszczyłem dzieciństwo człowiekowi przed chwilą w celi, dlatego będę już grzeczny. Zarząd do ściany. Oczywiście, panie funkcjonariuszu. Lewa, prawa. Oczywiście, pomogę ci przejść. A mogę sam, nie będę nic robił, no. Proszę. Dla bezpieczeństwa wolę trzymać cię pod ramieniem. Idziemy do garażu. Tak jest, szyb. Ale jesteś posłuszny. Dobra, więc tak. Pierwsza dwójka, ile mamy osób? Czekaj, 2, 4, 6, 8, 10, 11 osób, plus mamy samochodów 6. Bo to się składa idealnie. Mamy po dwie osoby na każdy pojazd. S410 plus 201, więźniarka. 272, 451. Sekunda, bo są już wytypowane osoby do prowadzenia. Kierowcy, tak. To może po prostu niech kierowcy wsiądą. Okej, kierowcy, ile mamy kierowców? Pięciu, czyli jeszcze jeden kierowca. Numerki. Chętny się zgłosić? Ale mamy pięciu wybranych, szefie. No dobra, ale, pięciu, ale mamy jeszcze jednego kierowcę. 272 zgłasza. 272 więźniarka, zapraszam. Reszta kierowców do XLS-ów. No i teraz tak, każdy dosiada się do XLS-a tak, aby były po dwie jednostki w XLS-ie. Tu ktoś jest? Ja siadam tutaj. Ktoś jest? W szyku jedziemy w takim samym, jak są ustawione aktualnie radiowozy. 04. Czy to jest to zrozumiałe? Na grubo dzisiaj. No więc tak. XLS, który jest pierwszy U1, następnie więźniarka U2, a my po bokach, więc wyjeżdżamy tak, aby się nie stuknąć. Zaczynamy konwój. Więźniarka tylko kod drugi, bez dźwiękowych jedziemy. No dla kierowcy. Trasa standardowa. Słuchaj się mnie, nie zginiemy. Za nami Lambo. Zajmujemy obydwa pasy, ustawcie się w szyku. To jest tak zwany szyk mobilny. Kto wymyślał nazwa? Ja. Helikopter na rara. Uważajcie, wszyscy. Ruszył. Woda stawiona już stoi.
O, jakaś prostytutka po prawej stronie. Jedziemy, jedziemy, spokojnie. Dzień dobry. Nagle nie będzie zepsuty samochód, zaraz go wsiądzie i za nim wyjedzie. Nie, to jakaś prostytutka przydrożna. Jeleń. Oho, coś wybuchło, zatrzymujemy się. Górki, górki, krzyku, na spokojnie, osłona, oj. Z góry walą, zjeżdżamy na pobocze. Po prawej stronie pobocze, albo po lewej, dobra, dobry tu jest pomysł. Po lewej i zatrzymujemy się. Stop, 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 konwój, stop, konwój, stop, konwój, stop, konwój! Chyba f***am szefa. Zatrzymuj się, k***a. Ty, zatrzymam. Wypuść mnie stąd lepiej. Pozwolę ci żyć. Obygamy. To ja czekam tu na dole. Jedna jest dostań, spróbuję objechać to karakarę. Kara, na górce? Od strony miasta down. Lecimy. Z tobą. Jesus. Masz bandaże? Nie mam, ale... Przed nami na górce. Dobra, górka zneutralizowana jedna. Do samochodu od razu. Zneutralizowana dwóch napastników z długą na lafrecie. Czekaj, bo ich tu było dwóch. Gdzie drugi? Radio check. Nie. Uwaga, gdzieś w krzaku będzie. Tu mamy jednego, co? Dwóch było. Od strony autostrady będą wybiegać. Było tutaj dwóch na górce, uwaga! Jest! Ja! To ty, ja pierdzie! Potrzebuję kamizelki, jestem ja. Słaby! Chodź! Chodź, mam kamizelkę! Cokolwiek mi dajcie, ale mam kipę. Biegamy na fronty. Biegnę po jeszcze dwóch funkcjonariuszy. Walą do mnie! Backup! Ustałem. Dwóch. Nic się nie stało. Chłopaki, nic się nie stało. Nic się nie stało. Biegliśmy 2 kilometry, by dzień dobry dostali. Nic nie zużyłem. Tam od swojego, dziękuję. No nic, jedziemy na szpital i nikomu nie mówimy, co tu zaszło. Ja potwierdzam. Położę się w tym szpitalu. Dobrej nocy wszystkim życzę. Dobrej nocy. Było dobrze. Pamiętajcie, co się dzieje między miastem a Sandy, zostaje między miastem a Sandy.